Czy chodziłeś już dziś na bosaka? Czy zetknąłeś się z ziemią swoimi pięknymi stopami? Czy wiesz o tym, że na stopach mam receptory wszelkich narządów w naszym ciele i największą zgubą ludzkości było założenie butów, czyli oddzielenie się od ziemi, od tego pola magnetycznego, od połączenia i likwidowania zapaleń w naszym organizmie? Czy już dzisiaj pochodziłeś? Jeszcze nadal w Polsce jest sporo osób, która mówi, że nie wyjdzie na trawnik, ponieważ tam psy sikają i się wypróżniają i tak dalej, że to wstyd, że to głupio. A powiem wam, że takie wstyd, głupio, jak się później leży w szpitalu, nie wiadomo na co i nie wiadomo z jakiego powodu, na chorobę, umiera się na chorobę, na które można było się zabezpieczyć poprzez zwykłe chodzenie na bosaka. Mam dzisiaj kilka informacji dla ciebie, mam nadzieję, że cię zaciekawię. Już wracam tutaj do siebie. Mam nadzieję, że cię zaciekawię. Piękny dzień się zapowiada, słoneczny, bezchmurne niebo, także wraca lato pięknie tutaj do Polski. Mam dzisiaj dla ciebie kilka informacji na temat cukrzycy. Temat, czego ci lekarz nie powie na temat twojej cukrzycy, na temat wysokich trójglicerydów, na temat wysokiego cholesterolu czy otyłości brzusznej. Dlaczego ci o tym nie powie i dlaczego nie jest to jego wina ani twoja? Dlaczego to nie jest wina ani twoja, ani twojego pacjenta? My na temat insulinooporności, cukrzycy i spraw związanych z cukrzycą wiemy troszeczkę, ponieważ moja mama miała cukrzycę typu drugiego i leczyła się przez kilka lat. Ja miałem również hipoglikemię, czyli miałem insulinooporność, o której wtedy nie miałem zielonego pojęcia. Dzisiaj już wiem, na czym to wszystko polegało, dlatego zdobyliśmy wiedzę na ten temat, a na naszym kanale dzielimy się swoją wiedzą. Wiedzą, którą myśmy zdobywali po to, żeby odzyskać zdrowie. I codziennie dostajemy od was informacje, jak zlikwidować cukrzycę, jak pozbyć się insulinooporności. Pomimo tego, że od czasu do czasu wspominam w przypadku różnych tematów, które omawiamy na temat insulinooporności, to ten temat cały czas się przewija. Dlaczego się przewija? Bo to jest największa plaga ludzkości. Można by było uratować od 300 do 5 istnień ludzkich w Polsce, jeśli by tylko udało się zrozumieć tak naprawdę, gdzie to wszystko się zaczyna. I bardzo mnie cieszy to, że na nasze spotkania przyjeżdżają lekarze. Mieliśmy Anię, panią doktor, która podeszła do mnie na naszej witariadzie i powiedziała bardzo fajne słowa. Powiedziała: Mariusz, nie wiedziałem, że po 12 latach uczenia się medycyny będę się uczyć od ciebie zdrowia, że będę się uczyć od ciebie tak naprawdę, jak funkcjonuje nasze ciało i pomagać swoim pacjentom. Mam nadzieję, że uda mi się z Anią nawiązać jakiś kontakt bliższy i Ania pojawi się na naszych kanałach, pojawi się również w naszych materiałach, po to, żeby wam pokazać, że lekarze też chcą nam pomagać. I dzisiaj chciałbym ci powiedzieć właśnie, przygotowałem karteczkę, chciałbym ci powiedzieć, czego ci lekarz nie powie, bo po prostu tego nie wie, lub system jest tak skonstruowany, że jest oparty na rzeczach, które są przedawnione. I zacznijmy od tego, że obejrzałem swego czasu taki film, który bardzo mnie przejął, a nawet łezka mi się wokół zakręciła. Był to film na TEDxie, może wrócę jeszcze do siebie na chwileczkę tutaj. Był to film na TEDxie, na którym lekarz wypowiadał się na temat tego, w jaki sposób potraktował swojego pacjenta. On też się spłakał na tym filmie. Myślę, że to było bardzo znaczące. Opowiadał o tym, jak to przyszła do niego jednego dnia pacjentka, która miała bóle brzucha i po badaniu USG okazało się, że ma raka trzustki w tak zaawansowanym stadium, że nie wiadomo było, co z nią zrobić, ani podać jej chemii, ani zrobić jej operacji, ani cokolwiek. I po prostu użalał się nad tą pacjentką, to znaczy pomógł jej, podał, on w jego przypadku to była pomoc, tak? Podał jej kawę, podał jej jakiś tam koc, przytulił, pogłaskał i jakby no, w ostatniej chwili chciał jej towarzyszyć. Natomiast następnego dnia pojawiła się pacjentka, która przyszła do niego i jak wchodził do gabinetu gdzieś tam za parawanem, już czuł smród ciała tej pacjentki. Czuł olbrzymi smród gnijącej nogi. I była to pacjentka z zaawansowaną cukrzycą, której po prostu trzeba było amputować nogę. I oczywiście była otyła, śmierdząca i po prostu zaniedbana. I pierwsza myśl, która przeszła mu przez głowę, to była: dlaczego ty o siebie nie dbasz? Dlaczego ty nie jesz mniej i nie ruszasz się więcej? Dzisiaj muszę ci amputować nogę. I spłakał się na koniec, ponieważ powiedział: wybacz mi pacjentko, że ciebie tak potraktowałem, przynajmniej w swoich myślach, bo nie miałem racji, bo to nie była twoja wina, że przyszłaś do mnie do gabinetu i musiałem ci amputować tę nogę.
I ten lekarz zmienił swoje podejście do tego tematu. I ja chcę Ci pokazać, w jaki sposób Ty możesz podejść do tego tematu i zrozumieć jedną z największych plag ludzkości. Czyli zacznijmy od początku. Otyłość. Otyłość, która w Polsce być może zaczyna się naprawdę przejawiać w tym momencie ze względu na to, że od 15-20 lat mamy niestety fast foody u nas, mamy niestety supermarkety, mamy takie jedzenie, jakie mamy, ale tak naprawdę to nie tylko to, co mamy tutaj, ale też edukację, którą otrzymujemy. I teraz, kiedy ktoś ma otyłość, to mówi się do niego po prostu, jesz za dużo i za mało się ruszasz. Ale co to oznacza? Większość osób nie ma zielonego pojęcia, jak to jem za dużo. No przecież zmniejszyłem posiłki. Przecież nie jem tak dużo. No przecież chodzę do pracy, chodzę na piechotę albo coś tam. Jest to taki slogan, jest to coś, co kiedyś uważano. To jest nieprawda, że to się tylko o to opiera. Ponieważ otyłości w Stanach Zjednoczonych, jak również na Zachodzie, nie udało się zlikwidować w ten sposób, że zaczęto edukować ludzi, że mają się więcej ruszać i że jedzą za dużo, że mają zmniejszyć posiłki. Bo problem polega w czymś innym. Kiedy masz otyłość, stwierdza ci się coś takiego, co się nazywa syndromem metabolicznym. W syndromie metabolicznym możemy wyróżnić 5 takich objawów. Pierwszy to jest wysoki cukier, drugi to będzie wysoki cholesterol, trzeci wysokie ciśnienie, czwarty wysokie trójglicerydy, piąty otyłość brzuszna. I co jest problemem? Problemem jest to, że kiedy trafiamy z takim zespołem, syndromem metabolicznym do lekarza, to on zajmuje się każdym z tych objawów oddzielnie. I problemem jest to, że jak mamy wysoki cukier, to przypisze nam metforminę, powie nam, że mamy się lepiej odżywiać. Za jakiś czas, jak metformina przestanie działać, to przypisze nam insulinę. Następna rzecz, będziemy mieli wysoki cholesterol. To, co nam przypisze statyny na zbicie cholesterolu. W tym samym czasie pojawi się wysokie ciśnienie, dostaniemy diuretyki, aby pozbyć się tego wysokiego ciśnienia, aby po prostu wysikać trochę płynu i po to, żeby po prostu nas pogoniło do toalety. Jak będziemy mieli wysokie trójglicerydy, każe nam zmienić dietę, jak również przypisze jakieś leki. Jak będziemy otyłość brzuszna, to znowu powie, jedz mniej, więcej się ruszaj. I widzisz, to jest takie błędne koło. To jest błędne koło, w którym cały czas przebywamy. To jest błędne koło. Jedz mniej, więcej się ruszaj. Jak będziesz mieć wysokie ciśnienie, przypiszemy Ci leki na obniżenie tego ciśnienia. Jak będziesz mieć wysoki cholesterol, przypiszemy Ci leki na obniżenie cholesterolu. I mało kto skupia się nad tym, co było pierwsze. Takie pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? Odwieczne pytanie człowieka, tak? Ja myślę, że stwórca po prostu stworzył kurę, a ludzie postanowili ją jeść. A to, że kura się rozmraża w taki, jaki, a nie inny sposób, to już jest sprawa kury. I tutaj kwestia do rozstrzygnięcia jest taka, co było pierwsze, co było przed tym. Jak zrozumieć, jak funkcjonuje nasze ciało? Jak wiesz, bardzo mocno zwracamy uwagę na insulinę. Insulina to jest taki mistrz hormonalny w naszym ciele, taki największy, jeden z największych siłaczów w naszym ciele. Mamy 3 wielkie hormony, jeden to jest insulina, drugi to jest kortyzol, trzeci to są estrogeny. I insulina ma 2 funkcje. Pierwsza funkcja, obniżyć cukier za wszelką cenę. Cukier w postaci glukozy w naszym organizmie, w naszej krwi. Przypomnę tylko, że powinniśmy mieć 5 łyżeczkę cukru w 6 litrach krwi mniej więcej, taki powinien być stan. Za każdym razem, kiedy coś zjemy, cukier podnosi się do góry, glukoza idzie do góry, insulina jest wprowadzana przez trzustkę po to, żeby ten cukier obniżyć. I kiedy obniżamy ten cukier w normalny sposób, kiedy jemy rzadko, kiedy jemy posiłki, w których jest mało węglowodanów, to insulina sobie pięknie pracuje, zabierze tą glukozę, zabierze też inne elementy posiłku w postaci białek, w postaci minerałów i wszystkich witamin, które są nam potrzebne i pojedzie do komórki, żeby to dostarczyć. Komórka nie otworzy się bez insuliny. Komórka nie otwiera się sama na białko i na witaminy, na inne rzeczy. Potrzebuje mieć klucz. I trzustka jest tym takim kluczem, który otwiera komórkę. Przyjeżdża, otwiera, wjeżdża w wagonik z jedzeniem i w ten sposób komórka jest odżywiona. Natomiast co się dzieje? W taki sposób, jak się dzisiaj odżywiamy, wprowadzamy sobie bardzo dużo węglowodanów.
Ale wróćmy jeszcze do tego syndromu metabolicznego. Nazwane jest to zespołem czynników zwiększającym ryzyko miażdżycy oraz cukrzycy. Myślę, że tak, że tu jest troszeczkę prawdy, ale też trochę wprowadzanie nas w błąd. Ponieważ większość osób pomyśli sobie, że jeśli mam wysoki cholesterol, to będę mieć miażdżycę. Jeśli mam na przykład wysoki cukier, to będę mieć cukrzycę. I nie zastanawia się nad tym, co było pierwsze. A tutaj w przypadku syndromu metabolicznego podaje nam się, że często towarzyszy insulinooporność. Powiem więcej, zawsze towarzyszy insulinooporność. To nie jest często, to jest coś, co zaczyna się najpierw. I przejdźmy do naszego słynnego rysunku, który tutaj... Słuchajcie, nie zwracajcie uwagi na tego trolla. On cały czas, codziennie tworzy nowe profile, żeby nas tutaj rozpraszać. Także nie zwracajcie na niego uwagi, ja go będę cały czas blokował. W każdym bądź razie, co się dzieje? Jeszcze raz, trzustka potrzebuje obniżyć glukozę. Potrzebujemy mieć około 100. 99 jest przyjęta taka norma, czyli powiedzmy 100. I jeśli jest więcej niż 100, insulina potrzebuje pobrać tę glukozę, obniżyć nam ten cukier, żeby tego cukru było mniej i dostarczyć do komórki. Natomiast, jeśli przez dłuższy okres czasu spożywamy za dużo węglowodanów w postaci chleba, pieczywa, różnego rodzaju cukrów, które są rafinowane. Tak naprawdę zamiana, rafinacja, czy w jakieś sposoby zamieniania pokarmów w dzisiejszych czasach rozwalają nam organizmy. I tutaj, kiedy trzustka pracuje poprawnie i jest normalny poziom węglowodanów, wszystko jest ok, ale w pewnym momencie komórka broni się przed nadmiarem glukozy i zamienia się, zamurowuje się, nie wpuszcza tej insuliny. Co się dzieje? W tym samym czasie jest za dużo nadal insuliny, ponieważ nie powraca sygnał zwrotny do trzustki, że już przestań robić, wprowadzać insulinę. Trzustka dalej wprowadza tą insulinę, wprowadza. Osoby, które mają insulinooporność, mają od 5 do 7 razy więcej insuliny niż osoby zdrowe. Natomiast to się jeszcze dodatkowo dzieje. Komórka jest zamknięta na insulinę i staje się głodna. Ona jest po prostu niedożywiona, bo nic nie dostarczyło jej jedzenia i ona po prostu umiera. Dlatego umierają nam nogi, dlatego umierają nam kończyny, dlatego tracimy wzrok, dlatego na przykład mamy Alzheimera i inne rzeczy, ponieważ te komórki po prostu są głodne i umierają. Jeśli jesteśmy w stanie insulinooporności przez 5 do 10 lat, pojawia się cukrzyca. Jak mamy już cukrzycę, to wtedy na pewno trójglicerydy pójdą w górę. Dlaczego? Dlatego, że insulina nie jest w stanie wybierać po prostu nadmiaru tej glukozy z naszego organizmu i po prostu pojawia się zbyt dużo trójglicerydów. Trójglicerydy są nam potrzebne, bo to są nasze zapasy energii w postaci tłuszczów w krwi. Natomiast jeśli jest więcej niż 150, to zaczyna się problem. Następna rzecz, podnosi się cholesterol. Dlaczego podnosi się cholesterol? Dlatego, że potrzebujemy naprawiać nasze tętnice, ponieważ zbyt duża ilość glukozy w naszej krwi będzie powodować mikropęknięcia, które trzeba zakleić. Dlatego cholesterole się pojawią po to, żeby naprawiać nam te tętnice cały czas. Jak będziemy zaklejać dziury w tętnicach, podniesie nam się ciśnienie, ponieważ będzie trudniej przepychać krew. I krew będzie miała problem, ponieważ aby dotrzeć do każdego skrawka naszego ciała, będzie trzeba podnieść ciśnienie, bo jak rura się zwęży, no to wiadomo, trzeba podnieść ciśnienie, żeby to przepychać. No i co? Powstanie otyłość brzuszna. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mieli cały czas nadmiar glukozy w naszym organizmie. I co ewentualnie insulina zrobi? Insulina zamieni nadmiar tej glukozy na po prostu tłuszcze. Zamieni na tłuszcze, wyrośnie ci brzuch, i po prostu będziesz mieć problem po prostu z otyłością brzuszną. Czyli wszelkie rzeczy, które będą powstawać, które później będą stwierdzone przez lekarza podczas badań takich kontrolnych, które on będzie chciał ci leczyć, bo tak system go wyszkolił. Tak wyszkolił go system. System mu powiedział, jeśli ktoś ma wysokie ciśnienie, przypisz mu taki lek. Jeśli ktoś ma wysokie trójglicerydy, przypisz mu taki lek. Zawsze oczywiście trzeba pacjentowi powiedzieć, jedz mniej, odżywiaj się zdrowiej, więcej się ruszaj, ale taki pacjent wraca do domu i on nie do końca wie, o co chodzi. On myśli sobie, ale co ja mam jeść lepiej? Istnieje coś takiego jak piramida żywieniowa i on myśli, że trzeba po prostu to jeść, co jest w sklepie sprzedawane. Większość osób nie wie, że to, co jest w sklepie sprzedawane, nigdy nie powinno trafić na nasz talerz. Kiedy myśmy zmienili swój sposób odżywiania, odstawiliśmy to, co sprzedaje nam system, natychmiast zaczęliśmy zdrowieć. Przestaliśmy mieć problemy z naszym organizmem.
Dodatkowo oczywiście włączyliśmy inne rzeczy, usystematyzowaliśmy swoją wiedzę, ale mam nadzieję, że ta wiedza, którą my Tobie przekazujemy, w końcu trafi do Ciebie i będziemy mogli po prostu pomóc tysiącom jeszcze ludzi, ponieważ pomagamy już tysiącom, ale jeszcze tysiące czeka na naszą pomoc. To, co robimy w projekcie Odmładzanie na Surowo, to przede wszystkim obalamy mity piramid żywieniowych. To jest bardzo ważne. Piramidy żywieniowe są tworzone przez producentów jedzenia. Oni nie mają nic innego na celu, jak tylko sprzedanie swoich produktów. Dlatego cały czas nabiał pojawia się w piramidach żywieniowych. Dlatego cały czas pieczywo jest w piramidach żywieniowych. Dlatego cały czas cukier i węglowodany są w piramidach żywieniowych. Bo to są najwięksi lobbyści na świecie, którzy sprzedają najwięcej po prostu żarcia. Następne to obalamy mity częstego jedzenia. Człowiek pierwotny raz jadł raz lub dwa razy dziennie, raz na dwa dni i zachęcamy Cię do tego, żeby wprowadzić czasową po prostu głodówkę. W ten sposób uleczysz swoje ciało. Obalamy również mity, że pieczywo jest zdrowe. Pieczywo nie ma żadnych wartości odżywczych. Kiedy jest upieczone, nie jest po prostu zdrowe. Natychmiast zamienia się na glukozę w naszym organizmie i natychmiast powodujemy problem z insulinoopornością. Następnie uczymy, co to zdrowe jedzenie i po co ruch. Kiedy doktor powie do nas, jedz mniej lub zdrowiej się odżywiaj i więcej się ruszaj, większość osób nie wie co to jest i do czego to służy i po co to zostało wprowadzone. Myśli, że to jest coś takiego, co będą musiały robić na siłę, że to, co doktor do nich mówi, to będzie niesmaczne, że zdrowe jedzenie jest niesmaczne, bo niezdrowe jedzenie, które jemy na co dzień, jest napakowane cukrem, jest napakowane różnego rodzaju dodatkami, które pobudzają nasze kubki smakowe. I cały czas do tego sięgamy. Jesteśmy po prostu od tego uzależnieni. Jesteśmy uzależnieni od żarcia, jesteśmy uzależnieni od siedzenia przed telewizorem, jesteśmy uzależnieni od mitów, które na przykład zabraniają nam wyjść na zewnątrz i pochodzić na bosaka. Bo kleszcze, bo pies nasrał i takie po prostu głupoty jakieś, które gdzieś tam zostały wprowadzone. Większość z nas niestety nie rozumie tego, że to przeszkadza nam w wyzdrowieniu. Większość osób niestety będzie musiała umrzeć. Większość osób nie dotrze do tej wiedzy. Chociażby przez takich troli, którzy tam wprowadzają jakieś informacje. To jest obrona sprzedawców suplementów przed tym, żeby tą wiedzę Wam przekazać, kochani. Oni będą za wszelką cenę o Was walczyć. Ponieważ, powiem wprost, ta grupa osób, która się zajmuje taką naturalną medycyną, jest bardzo mała. Wiele osób jest uśpionych. Tak naprawdę, nie wiem, może 1-2% społeczeństwa jest obudzona, przebudzona i słucha mnie, słucha jeszcze innych osób na internecie. I ci, którzy sprzedają Wam suplementy, oni wiedzą, że ten swój rynek mają bardzo mały i potrzebują za wszelką cenę osoby, które takie jak ja mówią o naturalnym jedzeniu, mówią dokładnie, jak to wszystko funkcjonuje i mówią, że nie trzeba żadnych suplementów. One za wszelką cenę chcą Was od nas odstraszyć. Ale my się nie poddamy. Będziemy cały czas tutaj dla Was działać. Dlatego dzisiaj najważniejszą rzeczą do zrozumienia, mam nadzieję, i do przekazania dla mnie było to, żeby Wam powiedzieć, że tak naprawdę potrzebujemy zadbać o insulinooporność. Insulinooporność jest plagą ludzkości. Dzisiaj moglibyśmy uratować od 300 do 500 żyć Twoich przyjaciół, Twojej rodziny, Twoich najbliższych, jeśli tylko zrozumieliby, w jaki sposób mogą uzdrowić swoje ciało poprzez wprowadzenie czasowej głodówki, soków warzywnych na świeżo wyciskanych, dużo rzadszego jedzenia, odsunięcia się od pieczywa, od mięsa, od mleka, po prostu od wielu rzeczy, które nigdy nie powinny się znaleźć na naszym talerzu. Dość długo, ale mam nadzieję, że wartościowo. Jeśli Wam się podobało, puśćcie mi palucha, puśćcie mi serducho. Podzielcie się koniecznie tym live'em z innymi. Podzielcie się ze swoimi lekarzami. Ja mam nadzieję, że otworzą się bardziej na to, żebyśmy mogli pomagać naszym pacjentom, że tak powiem. Bo skoro się pojawiają tacy lekarze jak Ania, która była razem z nami na Witariadzie, która przychodziła, opowiadała mi o tym, jak to dzięki tym, czym się dzielimy, pomaga swoim pacjentom wyjść z boreliozy i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że jeśli tak będziemy docierać, jeśli w ten sposób będziemy się dzielić wiadomościami, to uda nam się uratować Polaków. Uda mi się uratować Ciebie, jeśli zdecydujesz się na to, żeby zastosować te rzeczy, które opisaliśmy w książkach. Książka, która jest bestsellerem na rynku polskim, Surowe zdrowie, upewnij się, że trafiła w Twoje ręce, bo tam jest wszystko napisane, to jest taki fundament zdrowia, coś takiego, co Ci po prostu pomoże wyzdrowieć. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego dzionka. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!